Rozpoczynamy zatem starcie, a zawodowy rok młodszy od swojego rywala jest Czajkowski, ale jest wyższy i doświadczony bardziej, choć nie bardzo, bo tylko dwa pojedynki na jego koncie, ale zobaczymy. No to zaczynamy bok zawodowy. Pierwsza walka, 4 rundy po 3 minuty. Konrad Czajkowski kontra Jakub Świderski. Trzecia walka Czajkowskiego, trzecia walka z debiutantem. Pierwszą zremisował z Dawidem Turkiem, później z Tobiaszem Dudzem wygrał. Zobaczymy, jak mu pójdzie dzisiaj. Tak mówiłem o tym nieznacznym, większym doświadczeniu względem debiutanta oczywiście Konrada Czajkowskiego, ale to dalej są tylko dwa pojedynki. Tak, to może być naprawdę taki wesoły boks w wykonaniu i Czajkowskiego, i Świderskiego. Ale Świderski sobie radzi coraz lepiej. Tak jest. Zaczął częściej trafiać. Wiesz co, w tym szaleństwie może być metoda. No zobaczymy, jak zawodnicy wytrzymają to kondycyjnie. No 4 rundy to nie jest długi dystans, ale... doskonale ten prawy prosty dałek Świderskiego. Coraz częściej dochodzą jego ciosy do głowy rywala. Jest wyższy od swojego rywala Czajkowski, to dobre 6 cm, ale jeżeli chodzi o zasięg, to już tylko centymetr przewagi. Także nie robi to większej różnicy Jakubowi Świderskiemu, jak widzimy. Musi poukładać sobie to wszystko Czajkowski, no i pracować tym lewym prostym, o którym wspominałeś. O! Ależ prawy siat teraz! No, kombinacja ciosów i ten prawy, który powiem szczerze, zrobił... Nie wyglądało, żeby to uderzenie było aż tak mocne. Zobaczmy jeszcze raz, bo nie wyglądało to na cios, który wyłącza światło. Raz, dwa, trzy i za chwilkę ten prawy. No to był dokładnie na brodę. No pierwsze uderzenie takie jeszcze poszło po nosie, drugie czysto na brodę. Tak, czysto, czysto. Zwycięzcą pojedynku zostaje Konrad!